cieszę się, że przyjadą, tak? Będę miał możliwość poznania kogoś z dalekiej Polski. Za chwilę tutaj wpadną trzy wspaniałe kobiety, trzy inne światy. Na pewno, trzy inne wizje. Znaczy się na pewno będę miał myśli rozbite, tak? Czy ciebie kobiety trochę onieśmielają? Jak sobie z tym poradzić teraz, żeby się otworzyć naprawdę? No ale w jaki sposób mam się otworzyć? Muszę porozmawiać przede wszystkim. Ale tak? Masz potrzebę bliskości, masz potrzebę dotyku. Wyobrażasz sobie, że pójdziecie na randkę po kilku na przykład dobrych rozmowach między wami. Ale po co taki gest robić? Czasem się daje do zrozumienia pewne rzeczy, wiesz, podprogowo. No. To znaczy się, ja bym bardziej wolał pójść w stronę rozmowy, jak jakiegoś tam zbliżania się, czy coś takiego, bo... Co jest potrzebne? Zaufanie jest potrzebne, żebyś potrafił kogoś wpuścić do swojego świata? Do siebie dopuścić bliżej? No widzisz, no to jest właśnie ten realizm życiowy, nie? Który ja mam. Także pomalutku poznajmy już bliżej. To ja ci życzę, żeby te spotkania miasta wieś były dobre. Relacje. I żeby ten realizm ci się trochę połamał, dobra?